21 dni minie, dość szybko. I rzeczywiście prezydent ma do wyboru albo podpisać, albo zawetować, albo skierować do Trybunału. No, prezydent się tak zapędził w tych swoich działaniach, że może jest pora wyhamować. Niesamodzielnych, że ja, no nie wiem, ale nie mam za dużo włosów, ale chyba by mi wyrosły dodatkowe, gdybym się dowiedział, że prezydent skierował to na przykład do Trybunału. Tego panu życzymy ze względów humanitarnych, panie senatorze. Dziękuję bardzo. Będzie cieplej w czaszkę. Dziękuję bardzo, ale coś mi się zdaje, że to się nie spełni, bo prezydent sobie doskonale zdaje sprawę, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. Przecież on wie o tym. On dostał wszystkie opinie, tak jak zresztą my dostaliśmy wszystkie opinie, z Sądem Najwyższym włącznie. Notabene z Sądem Najwyższym, do którego chciał się odwoływać PiS i Kukiz 15 w innym projekcie ustawy, znaczy stwierdzającym, że jeśli ktoś kwestionuje ustawę o Trybunale, to nie Trybunał powinien rozpatrywać, tylko Sąd Najwyższy, czyli sam PiS stwierdził, że Sąd Najwyższy jest świetny do rozpatrywania ustaw o Trybunale. Ale jak ten sam sąd... składzie, panie marszałku. Ale jak ten sam Sąd Najwyższy, jak ten sam Sąd Najwyższy napisał druzgocącą opinię o tym ostatnim projekcie, to wszyscy przeszli na to do porządku pan dziennego. Pan marszałek, myślę, że pan marszałek legalistycznie interpretuje sytuację. A to przecież nie jest jeszcze odzyskany Sąd Najwyższy. Tamten pomysł dotyczył Sądu Najwyższego i wszystkie pomysły po odzyskaniu. No ja oczywiście z trudnością rozumiem pańską ironię, z trudnością, bo to jednak nie bardzo mogę sobie to wyobrazić. Odzyskanie Sądu Najwyższego. Odzyskanie Sądu Najwyższego. No można jeszcze pójść tak, można jeszcze pójść parę kroków dalej, ale...